Dzień dobry, Anna Hardej-Hornowska, serwis kulturalny Polskiego Radia Chopin. Rozpoczniemy od soboty. O godzinie 8 w weekendowym popuri, tym razem zestaw arcydzieł lubianych. Od przebojowej uwertury Rossiniego do sroki złodziejki przez tajemniczą symfonię Schuberta, zwaną niedokończoną po jedną z najbardziej wzruszających sonat skrzypcowych romantyzmu, pierwszą Brahmsa. Na program zaprasza Małgorzata Pęcińska. Teraz niedziela, o godzinie 21 w odcinku audycji Romantyczne Weber Jana, czyli antenowe powroty Jana Webera, pozostaniemy jeszcze w kręgu pianistów francuskich. Archiwalne spotkanie z redaktorem Weberem wypełnią dźwięki czwartej ballady F-moll, op. 52, w kilku wyjątkowych interpretacjach. Wieczór chopinowski rozpocznie Robert Casadesy, ulubieniec przedwojennej publiczności warszawskiej. Na program zaprasza Marta Jankowska. A już we wtorek, 1 czerwca, przygotowaliśmy dla naszych najmłodszych słuchaczy z okazji ich święta dwie audycje specjalne. O godzinie 15 Małgorzata Pęcińska zaprasza na program zatytułowany Kocia Muzyka. Natomiast o godzinie 21 zapraszamy na audycję Mariusza Gradowskiego. W tym programie usłyszymy oczywiście mnóstwo fantastycznej muzyki, ale dowiemy się także, jak komponował Chopin, kiedy był małym chłopcem. Będzie coś do odpoczywania, ale też poskakania. Rodziców również zapraszamy na ten program, ale nie zapominajmy, że jest to audycja przede wszystkim dla dzieci. Od zeszłego poniedziałku na antenie Polskiego Radia Chopin mogą Państwo słuchać audycji podsumowujących naszą alternatywę konkursową, czyli pierwszy wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży od 5 do 16 roku życia. W każdej audycji jury w składzie przewodniczący profesor Andrzej Ratusiński, Małgorzata Pęcińska, Jakub Puchalski oraz Marek Bracha ogłasza zwycięzcę w poszczególnych kategoriach. Już dzisiaj poznamy zwycięzcę w kategorii Polonez. W piątek laureata w kategorii Impromptu, w niedzielę poznamy natomiast nazwisko zwycięzcy kategorii Ballada, a w poniedziałek dowiemy się, czyja interpretacja skerca najbardziej urzekła nasze jury. Wszystkie audycje konkursowe rozpoczynają się o godzinie 19:00. Oczywiście serdecznie zapraszamy. A Państwo mogą sami wybrać swojego ulubieńca w alternatywie konkursowej. Wszystkie nagrania uczestników w dniach 1-5 czerwca będą dostępne na naszym kanale na YouTubie. Aby oddać głos, wystarczy wysłać wiadomość na adres fchopin@polskieradio.pl z nazwiskiem swojego faworyta. Proszę pamiętać, że każda osoba może oddać tylko jeden głos. I zatrzymamy się przy naszej alternatywie konkursowej, a to dlatego, że moim gościem jest jeden z jurorów, pedagog i pianista Marek Bracha. Dzień dobry. Dzień dobry. Która kategoria Twoim zdaniem była najtrudniejsza? Oj, to jest pytanie, na które trudno mi tak jednoznacznie odpowiedzieć. Myślę, że każda z kategorii miała swoje trudności. W tych krótszych utworach, w mazurkach na przykład, trzeba było pokazać i śpiewność, i rubato, i te rytmy mazurkowe, a znowu w dużych formach, takich jak ballady czy skerca, trzeba było wykazać się już doskonałą techniką, zrozumieniem też dużej formy, tej narracji prowadzonej właśnie przez czasami nawet 10 minut. No i dochodzi do tego też pianistyka i kondycja pianistyczna. Także myślę, że każda z kategorii miała swoje problemy, z którymi pianiści bardzo dobrze sobie radzili. A jak oceniasz poziom? Czy na przykład starsi uczestnicy radzili sobie lepiej, czy wiek nie ma znaczenia? Na pewno starsi uczestnicy, ci 14-15-letni, mieli szansę grać te utwory bardziej zaawansowane, pianistycznie, te poważniejsze. Mówię tutaj o polonezach, właśnie o balladach, o skercach. Natomiast my, jurorzy, staraliśmy się nie patrzeć na wiek, a raczej na muzykalność i właśnie takie naturalne podejście do muzyki. I w wielu przypadkach urzekały nas właśnie wykonania tych najmłodszych pianistów. Znamy już laureatów w niektórych kategoriach i najmłodsza z nich jest Marta Kowalczyk, 13 lat. Co urzekło Was w jej wykonaniu? Marta Kowalczyk grała nocturn, to była właśnie kategoria nocturny i ona, no, jej gra była przepełniona śpiewnością, tym właśnie chopinowskim cantabile, które w nocturnach jest przecież tak istotne. Znowu w walcach Eryk Koszela, zwycięzca,
zwycięzca. Pokazał swobodę wypowiedzi, taką naturalną i pełną ekspresji grę. To było naprawdę bardzo przyjemnie słuchać jego wykonania. Etiuda, czyli zwyciężczyni Sonia Schwabe, grająca tę pierwszą Etiudę C-dur, opus 10 numer 1, bardzo wymagającą, niezwykle no, właśnie taką no, nastawioną na kondycję prawej ręki, a tutaj no, pokazała niezwykłą precyzję, no i też przepiękną grę, bardzo też Sonia była wrażliwa na harmonię w tej etiudzie. Także w zasadzie w każdej z tych kategorii ci pianiści no, pokazali prawdziwy młodzieńczy kunszt pianistyczny. W kategorii Mazurek wygrał Maciej Jończyk. Czy byliście zgodni, czy raczej były jakieś spory? Wydaje mi się, że w większości kategorii, i tutaj jeśli chodzi o mazurki, czyli o Macieja Jończyka, też byliśmy zgodni. On, no właśnie już wspomniałem wcześniej o tym chopinowskim mazurkowym rubato i on właśnie, Maciej Jończyk, potrafił uzyskać ten no, specyficzny charakter tej stylizacji tańca. Ja tylko przypomnę na koniec, że od 1 do 5 czerwca mogą Państwo oddać głos na swojego faworyta. Wystarczy wejść na nasz kanał na YouTubie i wysłać wiadomość na fchopin@polskieradio.pl.